To trochę przypomina odwrotność zagadki zamkniętego pokoju. Zagadka zamkniętego pokoju polega na tym, że ofiara zostaje znaleziona w pomieszczeniu zamkniętym na klucz od wewnątrz. Właściwie zagadką jest, w jaki sposób morderca wszedł, a potem wyszedł. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny wrześniowy już dzień! Witam Was, Olga, z wielkiego BUKA. Cykl wrześniowych recenzji rozpoczniemy od książki, która będzie idealnym wstępem do pierwszych jesiennych dni i idealnym zakończeniem Babiego lata. Książka o książkach, pomysłowa, tajemnicza, ze zbrodnią, a nawet z kilkoma zbrodniami w tle. Poznajcie kobietę z biblioteki Sulari Gentil. Sprytny, pogmatwany kryminał, który recenzuje dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Mowa. To jest opowieść o zagadce, która jest zagadką sama w sobie. Brzmi pogmatwanie i jest pogmatwanie, ale jakże intrygująco właśnie. Słuchajcie, mamy tutaj czwórkę nieznajomych, tajemnicę pewnej zbrodni i książki, książki, wokół których wszystko się rozgrywa. Nic nie łączy lepiej obcych sobie ludzi niż wspólna tajemnica. W czytelni Bostońskiej Biblioteki Publicznej dochodzi do dziwnego incydentu. W bibliotecznej nabożnej ciszy wybrzmiewa nagle, ni stąd, ni zowąd, przerażający krzyk kobiety. I w tym jednym momencie los czwórki nieznajomych, którzy siedzą przy tym jednym stole z pisarką Freddy na czele, zostaje przypieczętowany. Jedno z nich, jak okazuje się, jest mordercą, dlatego że ciało Tajemniczej wrzeszczącej kobiecy zostaje podrzucone do biblioteki i znalezione między regałami kilka dni później. Tak zaczyna się najnowszy kryminał bestsellerowej autorki powieści o zbrodni, niejakiej Hanny Tygone. No właśnie, Hanna przysyła fragmenty owej opowieści swojemu wielkiemu, dość namolnemu fanowi imieniem Leo. Leo ma swoje uwagi, a los Freddy. I trójki pozostałych nieznajomych zaczyna iść w dość niebezpiecznym kierunku. Zresztą, życie Hanna również przybiera nieoczekiwany obrót. Sulary Gentile, słuchajcie, wciąga czytelnika z nonszalancją i z doświadczeniem pewnej siebie pisarki. I tak właśnie wciąga nas w tę opowieść. Jej historia, słuchajcie, rozgrywa się na trzech poziomach jednocześnie. Na czterech poziomach, jeśli jeszcze dodać ten poziom meta, kiedy to my jesteśmy czytelnikami. Mamy tutaj fikcyjną pisarkę, która tworzy fikcyjną pisarkę, która tworzy fikcyjną pisarkę. Mamy fikcyjną zbrodnię, która przenika do fikcyjnej rzeczywistości. Zarówno tej jednej rzeczywistości, jak i tej drugiej rzeczywistości. Warstwa po warstwie, słuchajcie, przedzieramy się tutaj i odkrywamy kolejne, no, zakamarki tej tajemnicy. Rozgryzamy zamiary bohaterów, ich motywacje, poznajemy ich bliżej. Elementy układanki wskakują w końcu tutaj. Na swoje miejsce, a powiem Wam tak: to jest jedna z tych bardziej skomplikowanych zagadek. Kilka poziomów, głębia, szkatułka i jedna wielka klamra. To no właśnie, całość jest bardzo pomysłowa, domknięta taką intrygującą i bardzo zaczepną względem czytelnika klamrą, właśnie. I tak, z jednej strony, kobieta w bibliotece przypomina swoją formułą um, i nawiązuje do kryminałów takich tradycyjnych w duchu Agaty Christie. Oczywiście do tej współczesnej wersji tej historii, arbur, czyli odwróconej, ale z drugiej strony, to jest również powieść, która na tym innym poziomie. Rozgrywa się niczym thriller psychologiczny. No, właśnie elementy obu gatunków, jakim jest kryminał, jakim jest thriller psychologiczny, przenikają się tutaj płynnie, tworząc tę jedyną swoim rodzaju całość. Mamy tu fikcyjne pisarki, które próbują rozwikłać sekret zbrodni. E, I teraz tak mamy. Te pisarki na poziomie fikcyjnym, bo to jest wszystko fikcja, ale one tworzą u siebie w rzeczywistości i fikcyjną zagadkę, i są częścią tej zagadki. Natomiast w międzyczasie poznajemy bardzo mroczny świat tego największego fana, czyli Leo, o którym już Wam wspomniałam. Poznajemy Jego pomysł na fabułę powieści Hany, poznajemy Jego zazdrość, jaka się w nim rodzi, no i te dziwne instynkty niepokojące. Nie było, słuchajcie, potrzeba tutaj krwi, nie było potrzeba makabrycznych opisów zbrodni. Tutaj, słuchajcie, słowa, słowa umiejętnie dobrane potrafią ranić jak sztylety, a same tajemnice są ostre jak brzytwe. No i słuchajcie, kobieta z biblioteki jest bardzo intrygującą, kryminalną łamigłówką, ale jednocześnie jest też czymś więcej niż tylko opowieścią o zbrodni. Pojawiają się tutaj, słuchajcie, motywy manipulacji, pojawiają się tutaj motywy stockingu. Mamy labirynt szaleństwa, w którym warstwa fikcyjna łączy się spójnie z rzeczywistością, również fikcyjną, wykreowaną w fikcji. Brzmi to pewnie jak koncept bardzo pogmatwany, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że jest to wciągająca intryga od pierwszych Stron, tak umiejętnie poprowadzona, że my tutaj nie możemy się zgubić. Dopiero kiedy opowiadamy o tej książce, a nie chcemy nic więcej zdradzić, no to właśnie sami wpadamy w taki labirynt słów. Ta powieść to są dymy ilustra, to są iluzje i odbicia. To jest, słuchajcie, zaproszenie, ode mnie zaproszenie, do misternie utkanej rzeczywistości fikcyjnej, 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 którą stworzyła nam Sara Gentil w swojej kobiecie z biblioteki, a która moim zdaniem przyciągnie uwagę wszystkich miłośników dobrze skonstruowana. Intrygujących zagadek sprawiła mi mnóstwo czytelniczej radości, i powiem wam, wcale nie było łatwo. Kobieta z biblioteki Solar Gentil, do wygrania w naszym konkursie z wydawnictwem, mowa, a pytanie konkursowe brzmi: Co dobrego ostatnio czytaliście, co oglądaliście, w co może graliście? Słuchajcie, podrzucajcie mi swoje propozycje i mogą być to książki, mogą być to filmy, mogą być to seriale, mogą być to gry, komiksy, wasze polecajki właśnie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę, wyniki pojawią się i w opisie pod filmem, i też w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Taki post pojawia się raz na kilka tygodni. Kobieta z biblioteki Solar Gentil. Książka o książkach. Powieść szkatułkowa, zagadka w zagadce. Tak jak powiedziałam, kilka, słuchajcie, fikcyjnych rzeczywistości, które się na siebie nakładają, w które każda nosi jakiś element tajemnicy i sekretu, który trzeba odkryć. No i oczywiście mamy tutaj zbrodnię, a całość ma aspekt meta, czyli odwołuje się do nas, czytelników. Tak, jak powiedziałam, brzmi to bardzo skomplikowanie, ale w gruncie rzeczy tak skomplikowane nie jest. Sama zagadka jest trudna jest trudna. Ja stawiałam na coś zupełnie innego. A Solar zrobiła tutaj naprawdę niezły, niezły zwrot, że tak powiem, i zupełnie inaczej obróciła swoją. Opowieść. Jestem ciekawa, czy ta powieść Wam się spodoba. Wiem, że kilka osób już czyta i bardzo jestem ciekawa Waszych opinii, więc koniecznie dawajcie znać, jeżeli już czytaliście właśnie kobiety z biblioteki, jak odbieracie tę historię właśnie i co o niej myślicie w ogóle. Czy lubicie właśnie takie skomplikowane zagadki, takie łamigłówki, takie opowieści w opowieści? Moim zdaniem jest to ogromnie ciekawe i tym bardziej wciąga właśnie czytelnika w ten swój szalony labirynt. O kobiecie z biblioteki możecie też poczytać na blogu Wielkiego Buka, a my, kochani, widzimy się niebawem. Do zobaczenia! Pa, pa!